Ale ciekawa zagadka. Zobaczcie, cztery róże z jedną różą jest coś inaczej. Twoim zadaniem jest właśnie sprostać temu wyzwaniu, znaleźć tę małą różnicę, a do zdobycia jest nawet 8 tysięcy złotych, więc serdecznie zapraszam. Trzeba mi szybką, błyskawiczną osobę, która spojrzy na zagadkę, która popatrzy, przyjrzy się i znajdzie ten szczegół. Może byśmy powiększyli zagadkę. Na chwilę chociaż. Na minutkę. Na minutkę. Dobrze, udało się. Słuchajcie, mamy powiększoną zagadkę, cztery zdjęcia i z jednym zdjęciem jest coś zmienione. Bardzo drobne. Bardzo drobne przeinaczenie. To nie jest tak, że jedna róża innego koloru. To nie jest tak, że czegoś brakuje. Na przykład listka. Nie, nie. Tu jest coś bardzo delikatnie, tak subtelnie zmienione. No ciekawe, czy ktoś z Państwa akurat to zauważy. Mamy niewiele czasu, bo to jest błyskawiczne wejście antenowe, ale do wygrania mamy nawet 8 tysięcy złotych, więc serdecznie zapraszam. Numer zgłoszeniowy do studia to 75480. SMS o treści znam. Taki SMS trzeba wysłać, żeby się tutaj do gry załapać. No i czekam na osobę najbardziej spostrzegawczą. 20 sekund. Sprytna zagadka, sprytna. Powiem szczerze, no nie jest to proste. Liczbowo się wszystko zgadza. Nasze spotkanie jest krótkie, ale nagroda jest duża, więc ja potrzebuję mieć szybką osobę. No dobrze, słuchajcie, ostatnie sekundy na to, żeby się jeszcze przyjrzeć, przyglądnąć i wracamy do studia i mam nadzieję, że rozwiązujemy tę zagadkę, że żegnamy się z tymi różami, ale potrzebna jest osoba, która widzi inną różę. Która róża się różni? To jest pytanie konkursowe. Dajemy teraz 2 minuty czasu na to, żeby się zgłosić tutaj do studia. No dobra, w takim razie czas startuje, a ja zapraszam. 75480, SMS o treści znam. Kto dał radę? Czekamy. Jedna osoba, przygotowana, skupiona, skoncentrowana. Ja tak teraz z nienacka się pojawiłem na antenie, więc pewnie jest niewielu oglądających, ale właśnie to jest ta szansa, żeby właśnie w tym momencie wykorzystać swoją spostrzegawczość. Taka niespodzianka. Kto się zgłasza? Szybciutko. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Trudna ta zagadka, trudna jest, bo ta różnica jest delikatna, malutka. Taka tyci, ale nagroda potężna. Wiecie, kochani, to zawsze jest tak, że im mniejsza różnica, tym większa nagroda. To tak zawsze działa u nas. Dobrze, minutka. Oj, chyba w telewizji nie widać. No ja nie marudzę, reżyser, ale wiesz co, no... To jest chyba za małe. No, ale naprawdę to jest za małe. Ja ci mówię, 40 sekund. Proszę Państwa, czy jest ktokolwiek, kto dał radę? Szybko, bo to ja nie będę tutaj czekał, nie wiem, godzinę przy tym. Ja zaraz się żegnam z Wami. To jest troszkę takie szybkie wyjście antenowe. Uwaga! Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Słuchajcie, bo czas nas goni. Jedna osoba jest potrzebna. Kto? Kto się przyjrzał, kto się skupił? Ty wysyłasz SMS-a, my oddzwaniamy i ty wtedy podasz sam numerek. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka? Kto wie? Uwaga, 3, 2, 1. Mamy 0, kochani, czekam. Jedna osoba, komu się udało? Jest ktoś przygotowany, skupiony? Chyba nie znaleźli ludzie. Panie i panowie, jedna osoba. Dał ktoś radę, czy nie? Szybko, bo muszę znikać. Kochani, no, jeżeli by się teraz nie udało, to pamiętajcie, my też mamy te zagadki tygodnia od poniedziałku do piątku, o 21 i 22.30. Wtedy też jest szansa. Wtedy też jest szansa, żeby się przyjrzeć, żeby popatrzeć. Tę zagadkę rozstrzygniemy w najbliższym programie Zagadkowy Weekend. SMS-y teraz są brane pod uwagę. Regulamin na stronie polonia1.tv. Za teraz dziękuję.